Słowo Boże uczy nas o przezwyciężaniu ciała. W Chrystusie Jezusie jesteśmy poza zasięgiem potępienia i nie jesteśmy już dłużej w ciele, lecz ciało wciąż jest w nas. Jak sobie z tym poradzić? W tej kluczowej sprawie musimy wiedzieć, co możemy, a czego nie możemy czynić. Można przyjąć tutaj za punkt wyjścia myśli Charlesa Tumbala, który wyjaśnia: życie bez wysiłku nie jest życiem pozbawionym woli. Używamy naszej woli, by wierzyć i otrzymywać, nie starając się za pomocą własnych wysiłków osiągnąć to, co jedynie Bóg może uczynić. Nasza nadzieja na zwycięstwo nad grzechem nie jest Chrystus plus moje wysiłki, ale Chrystus plus to, co otrzymuję. Otrzymać od Niego zwycięstwo oznacza wierzyć Jego słowu, że tylko dzięki swej łasce On w danej chwili uwalnia nas spod panowania grzechu. Wierząc Mu w ten sposób, uznajemy, że On czyni dla nas to, czego my nie możemy uczynić dla siebie. I tak, choć nie wolno nam czynić starań w niewłaściwy sposób, tym niemniej jednak, mamy odpowiedzialność, by wiedzieć, wierzyć, uznawać i wyrażać. I tutaj też się posłużę myślami brata Williama Kellego, który opisuje to jako odpowiedzialność nowego rodzaju opartą na nowej relacji, jaką dała nam łaska, która uratowała nas od stanu upadłej starej natury. Zbadajmy 4 fragmenty Pisma Świętego, Biblii, Słowa Bożego, które ukazują tę odpowiedzialność. Pierwsze takie miejsce, które chciałbym, żebyś zwrócił na nie uwagę, to jest list do Rzymian, 6 rozdział, 11 werset. Uważajcie siebie za umarłych dla grzechu, a za żyjących dla Boga. Uważać znaczy akceptować rzeczy, o których Bóg mówi, że są prawdziwe w stosunku do nas, przyjmując je jedynie przez wiarę. Nie dlatego, że brzmią dobrze albo że są dla nas zrozumiałe, czy też, że z własnego doświadczenia przekonaliśmy się o ich prawdziwości. W rzeczywistości, prawdę mówiąc, dopóki nie przyjmiemy ich wyłącznie przez wiarę, nie zaczniemy doświadczać ich prawdziwości w naszym rzeczywistym, praktycznym, codziennym życiu. Jestem martwy dla grzechu, ponieważ umarłem z Chrystusem. Wyznałem to przez chrzest, przez całkowite zanurzenie w wodzie. A teraz wiem, że tak samo jak pewne jest to, że Chrystus umarł za moje grzechy jako mój zastępca, tak też pewne jest i to, że ja umarłem z Nim. Oczywiście nie w sensie dosłownym, ale poprzez wyznanie, że moja historia jako potomka Adama dobiegła końca na Golgocie. Tam otwarło się przede mną nowe życie, oparte na relacji z moim zmartwychwstałym Panem. Brat Mawson w pewien sposób pięknie ilustruje to, co oznacza umrzeć dla grzechu. I tutaj przytoczę jego wypowiedź. Ciało będzie zawsze służyło zakonowi grzechu, a grzech jest jak okrutny egipski nadzorca, który zmuszał Izraelitów do niewolniczej pracy. Jedyną drogą uwolnienia się od właściciela niewolników była śmierć. Gdy niewolnik umiera, nie odpowiada już więcej na wołania swego pana. W tym dniu traci ten pan nad nim swoją władzę. Ale powiesz, nie umarłem, nie odpłacono mi za grzech. Zresztą tak mówi nam Słowo Boże w Rzymian 6:23. Tak, to prawda. Ale prawdą jest również i to, że Pan Jezus Chrystus swej doskonałej miłości przyjął tę zapłatę za ciebie, abyś mógł zająć
miejsce z Chrystusem, z Nim w Jego śmierci i zostać uwolnionym od starego nadzorcy, aby służyć Bogu, tak więc masz przywilej uznać śmierć Twego zastępcy za swą własną śmierć. Kolejne miejsce jest zapisane w Rzymian 6 rozdział 13 werset. I nie oddawajcie członków swoich grzechowi na oręż nieprawości, ale oddawajcie siebie Bogu jako ożywionych z martwych, a członki swoje Bogu na oręż sprawiedliwości. W tym miejscu musisz sobie przypomnieć to, o czym już było mówione wcześniej. W tym miejscu musimy przywołać to, o czym mówiliśmy już wcześniej. A co odnosiło się do ciała w sensie fizycznym, które samo w sobie nie jest złe. Ten fragment pisma i nie oddawajcie członków swoich grzechowi na oręż niesprawiedliwości, ale oddawajcie siebie Bogu jako ożywionych z martwych, a członki swoje Bogu na oręż sprawiedliwości, to te słowa wyraźnie nam to potwierdzają, bowiem nie jest możliwe, by złe członki naszego złego ciała mogły być oddane do dyspozycji Boga, który to przecież Bóg jest święty, gdyż Bóg jest święty. Lecz niech będzie błogosławione Boże imię. To samo ciało, które niegdyś było zniewolone przez grzech, teraz może być oddane Bogu jako żywa ofiara. Członki, które niegdyś były instrumentami niesprawiedliwości, mogą teraz być poświęcone, przydatne dla Pana, nadające się do wszelkiego dobrego dzieła. Niech ta wyzwalająca prawda zawładnie Twoją duszą i poruszy Twe serce. Nogi, które niegdyś były skłonne do przelewu krwi, mogą być piękne, gdy niosą Ewangelię pokoju. Język, który kiedyś wypowiadał kłamstwa, odpowiada miłym słowem każdemu spracowanemu. I możesz o tym przeczytać w takich miejscach Słowa Bożego jak Rzymian 12, rozdział 1, werset. 2 Tymoteusza 2, 21. Rzymian 3, rozdział 15, werset. Rzymian 10, rozdział 15, werset. Izajasza 50, rozdział 4, werset. Oczy, które były kiedyś kanałem pożądania, mogą teraz napawać się Pismem Świętym, Biblią, Słowem Bożym i oglądać chwałę Baranka. Dobrze wyraża to hymn o poświęceniu się Panu Jezusowi Chrystusowi, napisany przez Francis Havergal. Weź, o Panie, życie me, Tobie je poświęcić chcę, oto ręce moje masz, niech je Twa porusza straż. Miłość, którą dałeś mi, do Twych stóp ja składam Ci. Weź, o Boże, życie me, chcę być zawsze tylko Twój. Także Słowo Boże zapisane w Rzymian 8:13 może być nam pomocne i jest tam napisane, ale jeśli duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie. Zwróć uwagę na użyte w tym wersecie to wyrażenie, niezbyt duże wyrażenie, jeśli duchem. Jedynie Duch Święty jest mocą chrześcijańskiego życia i tylko On dostarcza mocy chrześcijańskiemu życiu. Dobrze robimy, jeśli uważamy siebie za umarłych i oddajemy siebie Bogu, stosownie do tego, o czym mówiliśmy, cytując Rzymian 6 rozdział. Ale potrzeba jeszcze czegoś więcej. Potrzebujemy mocy Ducha Świętego, aby żyć dla Chrystusa. Jest to wyraźnie powiedziane, ale jeśli duchem sprawy ciała umartwiacie, żyć będziecie. Potrzebujemy mocy Ducha Świętego, aby żyć dla Chrystusa.
Zrozumiemy to o wiele lepiej, gdy przyjrzymy się pierwszym czterem wersetom rozdziału 8 listu do Rzymian, które są zwięzłym podsumowaniem rozdziałów 5 do 8 tego listu. Werset 1. Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Werset ten jest podsumowaniem rozdziału 5. Przez łaskę Bożą zostaliśmy przeniesieni spod panowania Adama pod panowanie Chrystusa. Miłość Boża została rozlana w naszych sercach przez Ducha Świętego, który został nam dany. Drugi werset tego 8 rozdziału, bo zakon ducha, który daje życie w Chrystusie Jezusie, uwolnił mnie od zakonu grzechu i śmierci. Oto podsumowanie rozdziału 6. Zasada grzechu i śmierci została zastąpiona przez zasadę życia dla tych, którzy są zjednoczeni z Chrystusem w Jego śmierci i zmartwychwstaniu. Werset 3 tego 8 rozdziału, albowiem czego zakon nie mógł dokonać, w czym był słaby, z powodu ciała tego dokonał Bóg przez zesłanie Syna swego. Ten werset jest podsumowaniem rozdziału 7. Święty zakon Boży nigdy nie mógłby się stać podstawą usprawiedliwienia człowieka, ponieważ jest ten człowiek grzesznikiem. Dlatego zakon raczej potępia niż usprawiedliwia. Nawet wierzący człowiek, który został uwolniony z mocy zakonu, by w nowości ducha służyć Bogu, odkrywa w sobie dwie przeciwstawne zasady. Jego wewnętrzny człowiek raduje się z Bożego zakonu, a jednocześnie zdaje sobie sprawę z tego, że ciągle on potrzebuje wybawiciela. Dobre chęci to mało. Czwarty werset rozdziału 8, aby słuszne żądania zakonu wykonały się na nas, którzy nie według ciała postępujemy, lecz według ducha. Jest to podsumowanie rozdziału 8. To, co od zawsze było zamierzeniem Boga, lud, który chodzi w posłuszeństwie i raduje się, czyniąc Jego wolę, zabezpieczył dla siebie. Najpierw poprzez to, że dał swego własnego Syna, by usprawiedliwić bezbożnych i wprowadzić ich w nowe życie, a następnie dał im Ducha Świętego, by w nich zamieszkał, wzmacniał ich, prowadził i pomagał w słabościach, a w końcu ożywił ich śmiertelne ciała, doprowadzając do zupełnego upodobnienia się do Chrystusa. Jeśli spojrzymy do pism brata Leslie Granta, możemy zauważyć, jak trafnie zauważył on. Błogosławionym przywilejem wierzącego jest zapomnieć o sobie samym, odwrócić się całkowicie od ciała i chodzić według ducha. Tak więc już nie on sam, ani jego własne postępowanie staje się jego celem, lecz jedynie Chrystus. Dzieje się tak dlatego, że Duch Boży stawia przed nami na pierwszym miejscu Chrystusa Jezusa Pana, a zatem wszystko inne w porównaniu z Nim jest niczym. Może myślimy, że żądanie zakonu, by czynić dobrze, ma wpływ na Ducha Bożego? Jest to nie tylko niemożliwe, ale wręcz niemądre. Czy zatem zakon może mieć wpływ na tych, którzy mają Ducha Bożego i wymagać od nich sprawiedliwości? Oczywiście, że nie. Oni są prawdziwie wolni. Wolni, aby być szczerze oddanymi, dobrowolnymi sługami Chrystusa. To jest prawdziwe wyzwolenie. Zerwanie więzów i wolności w obecności Boga. I jeżeli tak, to możemy wyraźnie zauważyć, że nie jest możliwe, aby zakon mógł panować nad wierzącym.
Niech Boże bezgraniczne miłosierdzie uczyni to rzeczywistością dla wielu dusz. Czwarty werset z listu do Rzymian 8 rozdziału jest zatem podsumowaniem rozdziału 8, tak jak widzieliśmy. Kolejny werset, kolejny fragment, którym tutaj się zajmiemy, to jest list do Galacjan 5 rozdział 16 werset. Według ducha postępujcie, a nie będziecie pobłażali żądzy cielesnej. Galacjan 5:16. Werset ten jest stosownym podsumowaniem tematu ciało. Ukazuje on całkowity konflikt między Duchem Bożym a ciałem człowieka i dostarcza również prostych instrukcji tym osobom, które pragną mocno stać w wolności, do której powołał ich Chrystus. Brat Kenneth West w następujący sposób pomaga nam zrozumieć ten fragment. Musimy tutaj zauważyć, iż apostoł Paweł stwierdza, że wierzący ponosi pełną odpowiedzialność za to, czy ulega żądaniom złej natury, czy też żyje w mocy Ducha Świętego i jest pod jego kontrolą. Duch Święty to nie perpetuum mobile, ani maszyna, która działa automatycznie i autonomicznie w życiu wierzącego. On jest boską osobą, która oczekuje zależności i współpracy w jego służbie. Tak więc wybór należy do wierzącego, czy będzie on poddany Duchowi Świętemu, czy ulegnie złej naturze. Duch Święty jest zawsze gotów dać Świętemu zwycięstwo nad złą naturą, kiedy ten mówi stanowcze nie grzechowi. Tym samym wierząc, że Duch Święty mu to zwycięstwo da. Nieco dalej w liście do Galacjan, 5 rozdział, owoc ducha został trafnie przeciwstawiony uczynkom ciała. Okazywanie tego owocu w naszym życiu przynosi chwałę Bogu, błogosławieństwo innym i prawdziwą satysfakcję nam samym. Owoc to nie uczynek, uczynek to nie owoc. Jednakże lista uczynków ciała przynosi całkiem inne owoce. Jest pewna historia o małpce, która bardzo lubiła jabłka. Pewnego dnia zobaczyła blisko swej klatki leżące na ziemi duże, piękne, czerwone jabłko. Złapała je przez kraty i z radością, z triumfem, piskiem radości przyciągnęła je jak najbliżej swoich ust. Ale wnet jej radość zamieniła się w zdziwienie, gdy uświadomiła sobie, że nie zdoła go przeciągnąć przez kratę. Właściciel, który patrzył na to z dużym zainteresowaniem, zbliżył się do niej, mówiąc: wypuść jabłko, a ja wrzucę ci je do środka. Lecz małpka sprawiała wrażenie, jakby tego nie słyszała i nie rozumiała. Ściskając jabłko, mając je, a zarazem nie mając, nie pozwoliła swemu panu, by zrobił dla niej to, czego sama nie mogła dla siebie zrobić. Niekiedy i my zachowujemy się podobnie jak ta małpka. Usilnie trzymamy się czegoś, wkładając w to całą energię, a tak łatwo odrzucamy łagodną prośbę naszego mistrza i pana, gdy mówi: po prostu zostaw to i pozwól, abym uczynił dla ciebie to, czego sam nie jesteś w stanie uczynić. Kraty ciała nigdy nie pozwolą, abyś osiągnął owoc. Nie próbuj dokonywać tego, co niemożliwe. Jedynie Pan Jezus Chrystus może przepełnić twoje życie owocem ducha. Tylko pozwól Panu Jezusowi na to. Warto jeszcze zwrócić uwagę na kilka uwag brata J. Mawsona. Możesz powiedzieć, że wiele razy próbowałeś już ujarzmić swe ciało, ale każdorazowo zawodziłeś, ponieważ było ono dla ciebie zbyt silne. Ale oczywiście zapomniałeś o tym, że Bóg dał ci swego ducha, jak mówi list do Galacjan 4:6, który ma wyprzeć cielesność i zrobić miejsce dla Chrystusa. Wszystko więc teraz zależy od ciebie.
Czy Chrystus jest dla ciebie niezbędny? Czy On i Jego miłość sprawiają to, że twoja dusza z radością może zawołać: jedynie On jest zaspokojeniem moim? O tak, będąc zależny od Ducha Świętego, będziesz kroczyć naprawdę jasną ścieżką, ale nigdy nie trać z oczu śmierci Chrystusa. Niech krzyż Chrystusa będzie twoją chwałą, ponieważ krzyż ten jest drogą do zwycięstwa. Jeśli nie jesteś jeszcze w pełni pewien, że po śmierci, gdybyś dzisiaj umarł, to pójdziesz do nieba, to uwierz w Pana Jezusa, abyś był zbawiony. Tylko w Panu Jezusie Chrystusie jest ratunek przed należną tobie karą piekła wiecznego. Dlatego przestań wierzyć siebie, uwierz w Pana Jezusa Chrystusa. Przestań wierzyć sobie, uwierz Jezusowi Chrystusowi. Przestań ufać sobie co do życia wiecznego, zaufaj Panu Jezusowi Chrystusowi co do życia wiecznego, bo tylko w Panu Jezusie jest ratunek przed należną tobie karą piekła wiecznego.